Ekonomia, kapitał, gospodarka. Tadeusz Mordziłam Państwa bardzo serdecznie zapraszam do wysłuchania dzisiejszego EKG i przypominam, że mogą nas Państwo także podglądać na portalu tokfm.pl oraz odzywać się do nas za pośrednictwem Facebooka facebook.pl/tokfm. A w naszym studiu dr Janusz Steinhoff, były wicepremier, minister gospodarki, przewodniczący Rady Krajowej Izby Gospodarczej, profesor Sebastian Buczek, Szkoła Główna Handlowa, prezes Towarzystwa Funduszy Inwestycyjnych Quercus. Dzień dobry. I Ryszard Petru, dyrektor zaraz poziomu czy pionu, Boże, ty moi, ciągle mi się to... Mi też się myli, panie. Dyrektor w PKO BP. Dzień dobry. Dzień dobry. Proszę Państwa, na rynkach papierów wartościowych wczoraj spadki, a to podobno, jak piszą gazety, z powodu przyszłości Stanów Zjednoczonych, która według agencji Standard & Poor's jawi się nie najlepiej. A dlaczego? Z jakiego powodu? O tym w drugiej części audycji. Tymczasem wyniki rynku. Dow Jones stracił 1,14%. Wcześniej ponad 2% spadki na rynkach zachodnioeuropejskich. 1,5% spadek w Warszawie. Dzisiaj Nikkei w Tokio stracił 1,1%. Hang Seng w Hongkongu 1,3%. W tej chwili WIG20 zyskuje 0,16%. Czyli odregowanie, można powiedzieć, tych spadków wczorajszych, lekkie na razie przynajmniej. 0,44% w górę w Paryżu. W tej chwili waluty tracą. Tak, tracą. Frank szwajcarski tanieje o 0,2%, ale kosztuje jednak 3,11 zł po wczorajszych wzrostach dosyć ostrych. Ta korekta jest niewielka. Euro 0,3 traci, kosztuje 3,97 zł. Dolar amerykański także 0,3, 2,79 i funt brytyjski 0,29%, 4,54 zł. EKG. Wczoraj mówiliśmy o strajkach, o szantażu. Właśnie nie użyłem tego słowa szantaż, ale tak wygląda mniej więcej. W Jastrzębskiej Spółce Węglowej górnicze nie dla prywatyzacji. Nawet 30 milionów strat przyniósł wczorajszy strajk w Jastrzębskiej Spółce Węglowej. Minister Skarbu chce zrezygnować z fundowania załodze darmowych akcji. Średnia pensja w 2010 roku w Jastrzębskiej Spółce Węglowej, jak pisze Gazeta Wyborcza na stronie 26, wynosiła 6782 zł brutto. Przychody 2009 rok 10 miliardów złotych. I czego domagają się górnicy? Otóż górnicy domagają się 10% podwyżki oraz zachowania układu zbiorowego pracy, gwarantującego m.in. barburki, 14 pensje i deputaty węglowe. Sprzeciwiają się upublicznieniu i przyszłej prywatyzacji spółki na zasadach proponowanych przez resort skarbu. Tymczasem ministerstwo zakłada, że spółka zadebiutuje na giełdzie 30 czerwca. Jeżeli dojdzie do prywatyzacji, to my jako pracownicy stracimy na tym najbardziej, mówią górnicy. Po okresie ochronnym będzie można nas zwolnić, a wszystkie zyski trafią do rąk potężnych udziałowców. Tak na marginesie chciałbym powiedzieć, że każdy może zostać udziałowcem, proszę Państwa. Jeśli na przykład pracownik chciałby kupić akcje swojej firmy, poza tym co dostanie, prawda, na giełdzie, to może sobie kupić, a mają dostać 15% tychże akcji górnicy. No i mało tego, to minister chce dawać także akcje tym, którym się one nie należą, bo pracują zbyt krótko. Ministrowi skarbu Aleksandrowi Gradowi zależy na zgodzie górników na wejście na giełdę, bo ze sprzedaży akcji może zarobić 2-3 miliardy złotych dla państwowej kasy, co pomoże mu zrealizować tegoroczny plan prywatyzacyjny 15-miliardowy. Tu trzeba przypomnieć. Dlatego zaproponował pracownikom JSW, że darmowe akcje dostaną nie tylko ustawowo uprawnienie do 15% puli, ale również ci, którym się nie należą, bo za późno rozpoczęli pracę w JSW. Tym drugim papiery ufundowałaby sama spółka. Teraz grozi minister, że jeśli górnicy będą strajkować, to on się wycofa z tej propozycji. Panie premierze, co pan na to? No cóż, ja myślę, pan reformował całe górnictwo w Polsce. Proszę? Pan reformował górnictwo w Polsce. No tak, dzięki temu jest rentowne, panie redaktorze. No właśnie. Nie generuje strat. Jastrzębska spółka w ostatnim roku wygenerowała prawie 1 miliard zysku netto. To jest dobra firma.
mam nadzieję, że nastąpi wreszcie stworzenie tego koncernu koksowo-górniczego. Minister Skarbu to zapowiedział, że wniesie akcję kombinatu koksochemicznego Zabrze do tej spółki. Mam nadzieję, że dojdzie do porozumienia. Związkowcy, no jak to związkowcy, domagają się podwyżki płac. Pamiętajmy o tym, że te płace były zamrożone w okresie dekoniunktury. Zarząd się godzi na podwyżkę płac, w zamian chce wynegocjować przyjęcie motywacyjnego systemu płac, co jest racjonalne. Co do gwarancji zatrudnienia... Motywacyjnego to już słyszałem dawno o takim. Jakby tak, dzieckiem jeszcze to jest słyszałem. Jest to, że tak powiem, racjonalne. Mm-hmm. Oczywiście górnictwo ma pewną specyfikę, bo tam chodzi o zapewnienie. Czyli motywacyjny system płac miał polegać na tym, im więcej i lepiej pracujesz, tak jest, tym więcej zarabiasz. Przepisów bezpieczeństwa. Tym więcej zarabiasz, druga tak? sprawa to jest kwestia gwarancji zatrudnienia. Te gwarancje zatrudnienia w górnictwie są neutralne ekonomicznie, dlatego że niestety ten system emerytalny, który działa w tej chwili, powoduje, że 800 osób rocznie odchodzi na emerytury z Jastrzębskiej Spółki Węglowej na 22 tysiące osób zatrudnionych. Więc zarząd i minister skarbu jest w stanie wynegocjować jakiś racjonalny okres ochronny. Natomiast górnicy się boją, że tak powiem, tej prywatyzacji z niezrozumiałych dla mnie przyczyn, bo po pierwsze, zgodnie ze strategią przyjętą dla sektora węgla kamiennego, Skarb Państwa zachowuje 51% pakiet akcji, czyli w dalszym ciągu będzie miało pakiet większościowy państwo. I druga sprawa. I podoba się panu to, że państwo będzie miało pakiet większościowy? Panie, czy to można nazwać prywatyzacją? Ja osobiście jestem za prywatyzacją, natomiast wszystko trzeba po kolei robić. Trudno sobie wyobrazić, żeby prywatyzować tą spółkę w obecnym czasie w sposób nieostrożny, czyli inaczej mówiąc, na giełdę 80% akcji wypuszczać. Przykłady z innych spółek dowodzą, że to jest racjonalne posunięcie. I ostatnia już sprawa, no to jest kwestia objęcia tym pakietem bezpłatnych akcji pracowników, którzy nie mają do tego uprawnień. Spółka była komercjalizowana w 2003 roku. W związku z tym tylko niewielka część obecnej załogi ma te uprawnienia. Minister skarbu zgodził się objąć wszystkich pracowników, co zdecydowanie jest gestem, mam nadzieję, zjednującym przychylność pracowników. I ja w ogóle mam nadzieję, że te negocjacje powinny zakończyć się jak najszybciej. Spółka powinna trafić na giełdę. Pracownicy powinni być akcjonariuszami spółki. To jest zdecydowanie racjonalny ruch. No jeśli się wierzy, prawda, swoją firmę, no to człowiek kupuje akcje. Tak jest. No, wie pan, wydaje mi się, ale, że... Tak, no proszę, ja proszę. Oczywiście bym kupił akcje Jastrzębskiej Spółki. Ale to jest problem taki, że wiele tych osób nie poczuwa się do tego, że firma i oni to jedno, tylko jesteśmy my i oni, czyli my pracownicy, my związkowcy i oni, ci pracodawcy, którzy nam może mogą dać albo zabrać. Natomiast można zadać takie pytanie bardziej filozoficzne. Czy to w ogóle jest fair, że są takie grupy zawodowe, że dostają 15% akcji, a są nauczyciele, na przykład, czy tam, nie wiem, lekarze, którzy nigdy ani jednej akcji za nic nie dostali. Nie, dostał pan jakieś akcje? Nie, natomiast wie pan, no ja już... Ale dostał pan? Nie dostałem nigdy. Ja też nie dostałem, bo ja nigdy nic nie dostałem. Nauczycielem akademickim. Ja też nie dostałem, a pan dostał? Niestety. Profesorze? Ale wie pan co, jakoś z tym żyję, natomiast byłem odpowiednio młody jeszcze, jak padała komuna. W związku z tym nie mamy pretensji do nikogo, natomiast chodzi mi o zasadę takiej sprawiedliwości społecznej. I tutaj mamy informację, że nie dość, że jest 15%, 10 lat zatrudnienia, gwarancji oni żądają i sprzeciwiają się paraprywatyzacji, no bo jednak Skarb Państwa ma 51%, w związku z tym cały czas ma większość. No i oni chcą, żeby tak już był na zawsze, na nie, amen. No to miejmy świadomość tego jednak, że 51%, że państwo no tak, w Polsce no. jest mało skutecznym właścicielem w sumie i w ogóle inwestorem i to widać najlepiej. Ja lubię ten przykład. Ale PKP, proszę pana, no państwo PKP. Jest mało skutecznym inwestorem, ale państwo pozwala na to, żeby w razie czego zaopatrzyć je w odpowiednie narzędzia ciężkie najczęściej, stalowe, przyjechać do Warszawy albo w gumowe, podpalić opony jakieś, porzucać czymś. No państwo na to pozwala, wie pan. No, na tym o to chodzi. No. Związki zawodowe odpowiednio, wyposażone w odpowiednie pieniądze także i tak dalej. No o to chodzi. Ja się dziwię związkowcom też z trochę innego, z innej strony. Jeżeli faktycznie związkowcy zaraz będą akcjonariuszami
spółki. Nie chcą być. No, myślę, że chcą być i akcjonariuszami, i chcą wynegocjować coś przy okazji tej prywatyzacji. Natomiast to, że ta sytuacja ma miejsce teraz, niemalże w przededniu debiutu giełdowego, no, tylko świadczy chyba nie najlepiej o ekonomicznym rachunku, który przeprowadzili związkowcy, bo taka Sebastian postawa Buczek odbije się na ocenie akcji przez inwestorów i zamiast sytuacji takiej, kiedy te akcje i sama spółka będą przez inwestorów postrzegane jako bardzo dobre, tak jak właśnie mówi tutaj pan premier, i inwestorzy będą patrzyli przez pryzmat 1-miliardowego zysku w roku 2010, no to inwestorzy na Jastrzębską Spółkę Węglową będą patrzyli z perspektywy związków zawodowych i ogromnego ryzyka, jakie jest związane z inwestowaniem w to przedsięwzięcie. Tak? I te 15% akcji, które dostaniecie, drodzy... Będzie mniej warte. Droga załogo, będzie o wiele mniej warta, tak, niż mogła być warta, gdyby zachować... Spokój. Spokój. To jest mniej więcej warte około 30 tysięcy złotych per capita, tak to oceniają analitycy, tak. Natomiast no, przykład kopalni Bogdanka, gdzie, prawda, ceny akcji wzrosły, o ile wiem, o 30 czy 40% w ciągu dość krótkiego czasu. Czyli związkowcy i załoga Jastrzębskiej Spółki Węglowej musi mieć świadomość, że sytuacja społeczna w spółce również rzutuje na ceny akcji, czyli inaczej mówiąc, na ich zawartość portfela. I no, to jest plus prywatyzacji czy upublicznienia spółki, że pracownicy bardziej związani są z firmą, w której pracują, ponieważ wiedzą, że ich byt, ich przyszłość i poziom apanaży jest funkcją kondycji finansowej firmy. Informacje Radio Tok FM, po informacjach wracam do EKG.